piękne miejsce w wille. O, jak raz się lata toczył, Józefie! Słucham, panie młodarzu. Znacie to? To przecie mój kwit dla pana Rokity. Był Rokity, ale nie słoń. Teraz ja jestem właścicielem. Nie będę taki cierpliwy jak Rokita. Żądam cały spadny już zaraz. Jezusie Maryjo, z czego się zapłacę? Z czego? Z czego? Nie dawać ci ofiary. Macie harpę. Macie grunt. Możecie je sprzedać i spłacić. A w 10 godzin ją podzieje? Cóż mnie to obchodzi? Nie trzeba było pożyczać. Litujcie się, panie młodarzu. Jeśli wyniesiecie się jutro dobrowolnie, pozwalam wam zabrać wszystkie graty. Jeśli się mnie wyprowadzicie, podaję was do sądu. Kozi pana drzwi ci nie ostawię. Jezu, Jezu, wołajcie. Jezu, Jezu. Macie go tam wołać. Można was przymówić. A ja swojego udziałem nie zmienię. Pewnie się spił. Józek, co to wam? Nieszczęście! Młodarz mnie wyrzuca z chałupy. Weta, kiedy? Jutro. No i ściemy. Kurwa złociste. Ale się zlikujcie, wypuśćcie. Na dwie szynoce mężczyzna sobie nożkę i nogoszkę. Póki nie wygląda, nie odmyślę. Nie rozwali dla mnie serce by pomogło. Ale u mnie w kąpie, na swoich ciasne, gdzie tak cudy? Przyspiesz się polepcze, dla skrzypa albo stolone, nie ma miejsca. Witam pana, panie Górę, ciekawe, co to się wydarzyło. Nie może być pani Andrzejowa trochę temu. Parę złotych pożyczyć, żebym mógł dać gdzie nocleg dla moich. Co się tu wam zachciwa, Józefie? Tylko co mówiliście, że nie można się zadłużać. Pożyczę, a z czego pracę? Żonę mam chorą na nogi. Pracować nie może. Córka od małego ślepa. Z chałupy nas wyrzucają. Pójdźcie, tato, ludzie słyszą, co pomyślą. Nie dbam o ludzi, nie wiedzą coś zajęna. Przecież mama. Twoja matka taka sama jak ty. Dostanie za swoje. Wybije ci tego hultaja pasem z głowy. Tato, my się z Jaśkiem kochamy. Tato, nie broń mi za niego iść. Jeszcze czego? Toś wymyśliła? To mi włosy wyrosną. Nim za niego wyjdziesz. Czego chcesz? Panie młynarzu, pozwólcie zostać w chałupie jeszcze tydzień. Ja w sobotę pieniądze odbiorę. Jakąś izbę najmę. Tylko tych parę dni. Zlitujcie się. Oszczel się. Powiedziałem jutro. Tylko parę dni. Toż nie o siebie proszę, a o te kaleki. Co one poczną? Reta. Chyba mi się obwiesić przyjdzie. Powiedziałem jutro. Jezu, czy ty widzisz? Czy ty słyszysz? Poratujże, poradź mi. Ulituj się. Nie opuszczaj mnie. Przyjdę do ciebie, Józefie. Kto to gada? Gdzie kto gada? Kto tu jest? Ja do ciebie mówię, Jezus, którego wzywasz. Ty, panie, do mnie, niegodnego, ciemnego człowieka, ty nie może być. Chyba ja już zwariowałem. Ty do mnie gadasz? Ty do mnie chcesz przyjść? Przyjdę do ciebie dzisiaj, przed wieczorem. Przyjdziesz do nas, panie Jezu, Zbawicielu, ty do nas. Już też większego szczęścia być nie może. Duchem lecę kobietom o tym powiedzieć.
Dopieroż to będzie radość. Już lecę, panie, już lecę. Będę się przyjrzał.
przyjmował go razem, kiedy nas dzisiaj taki zaszczyt spotyka. Wszystko nieważne. Jezus nam poradzi, co robić. Dzisiaj przyjdzie, to trzeba by izbę ustroić. Czyściutko musi być wszędzie. Poczęstunek by trzeba zrobić. Może powieczerzać zechce. Czym ja go nieboga przyjmę? Mąki jeszcze ze dwie garści. Placyk można by z niej upiec. Możemy kurę zarżnąć i upiec. Rozniecaj ogień, a żywo! Ja zamiotę, a ty rozpal. Zośka, czego płaczesz? Bo go nie zobaczę. Nie zobaczysz go, córeczko, ale poproszę, żeby bliziuszko do ciebie przyszedł. I ty go dotkniesz, on się nie pogniewa. Dajcie mąki, Matulu, zagniotę placek. Zaraz dam, tylko kurę nastawię. Jak to będzie? Boże, Boże, to może choinkę ubierzemy. Przekaz głośno mierę, blasku świateł kolorów.